Centrum budowane jest na bazie działającego już miejskiego stanowiska kierowania. Będzie stanowiło część zintegrowanego systemu ratowniczego dla miasta i powiatu rzeszowskiego. Centrum to docelowo ma zajmować się obsługą telefonu alarmowego 112, jak również ma integrować dyspozytorów ze służb ratowniczo-gaśniczych, Państwowego Ratownictwa Medycznego i Policji, tak aby jak najskuteczniej można było udzielać pomocy w razie osobom poszkodowanym, w razie powstania sytuacji kryzysowych, wypadków drogowych i tym podobnych. Tworzone w Rzeszowie Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest także elementem pilotażowego programu ogólnokrajowego. Jest to jedno stanowisko na terenie każdego województwa, na terenie województwa podkarpackiego. To centrum jest właśnie tworzone w Rzeszowie. Ono ma powstać do końca tego roku i będzie sprawdzianem funkcjonowania takiego systemu i docelowo, jeżeli się sprawdzi, będzie rozszerzone na teren innych powiatów, wszystkich województw w kraju. Centrum będzie obsługiwać około 340 tysięcy mieszkańców, a także osoby przejeżdżające przez miasto i powiat potrzebujące nagłej pomocy.